Cześć, jestem Adam Zierke, jestem programistą w firmie Nordea, już prawie 10 lat mi wybije. No, w tym roku będzie 10 lat. Na co dzień programuję w platformie Hadoop, Big Data, Java Technology, ogólnie szeroko pojęta technologia javowa i wszystkie z tym związane okoliczne technologia. To w tym Spring. Dzisiaj jestem wsparciem dla mojej drużyny, gdzie po prostu pomagam rozmawiać z rekruterami, z osobami technicznymi odnośnie Java, czy tym, czym co się interesują, może są po prostu zainteresowani firmą Nordea. Opowiadam o tym, co my na co dzień robimy. Szukamy javowców, szukamy frontendowców. U nas w firmie jest ogólnie wszystko, wszystkie technologie. Nie kojarzę jakiejś technologii, która by się u nas nie znalazła. Jest i Python, jest C#, JavaScript, Node.js jest. To chyba wszystko. Wszystko, co sobie można wyobrazić, to się u nas znajdzie i każdy, kto jest zainteresowany jakąś ofertą, na pewno u nas odnajdzie. Poszukujemy głównie seniorów. Pojawiają się oferty dla juniorów, programistów zdecydowanie rzadziej, ale warto odwiedzać naszą stronę Career. Na pewno coś tam się każdy odnajdzie. Przede wszystkim bardzo długo współpracujemy z InfoShare, jesteśmy na każdych targach i tych też nie mogliśmy ominąć. I myślę, że już jesteśmy w jakiś sposób rozpoznawani i szukamy ciągle, ciągle szukamy nowych twarzy, nowych ludzi, a może i starych, może ktoś chciałby wrócić kiedyś do Nordei, bo było dobrze, miło i przyjemnie. I myślę, że to jest główny powód, żeby po prostu odnaleźć kogoś, jakiś talent. Dev kojarzy mi się ogólnie z programowaniem, czyli z tym, co robię na co dzień. To jest moja pasja. Szukam inspiracji. Przyszedłem tutaj poznać nowych ludzi, dowiedzieć się czegoś. Ja wiem, że InfoShare się troszeczkę wyróżnia na tle innych, ponieważ większość konferencji programistycznych się skupia na jednej technologii, czasem na dwóch. InfoShare ma wszystko. Można sobie dowiedzieć coś o Pythonie, można się dowiedzieć coś o C#, Javie, o DevOpsie. I ja jestem typowo javowcem, ale rozumiem, dlaczego trzeba poznawać inne technologie dookoła. Trzeba się rozwijać, trzeba się gdzieś odnaleźć w tym świecie i mieć kontrast z innymi technologiami. Zobaczyć, dlaczego inna technologia jest lepsza. Co ją wyróżnia na tle technologii, którą ja korzystam na co dzień. I tutaj jest właśnie InfoShare, który mi pozwala to się rozwinąć i poznać. InfoShare Dev kojarzy mi się głównie z ludźmi, czyli z osobami, które tutaj przychodzą i chcą się nauczyć programować. To są osoby, które na co dzień spotykam w pracy, spotykam na innych konferencjach, ale na InfoShare Dev my jesteśmy tutaj wszyscy razem i wszyscy poznajemy nowe technologie. I dlatego uwielbiam spędzać czas na konferencjach, w tym właśnie na InfoShare Dev. InfoShare Dev jest troszeczkę, jest szeroko pojętą technologią. InfoShare Dev mi się kojarzy z wieloma technologiami, nie tylko z Javą. I dzięki temu, że właśnie mam okazję tutaj uczestniczyć, poznaję te inne technologie. Poznaję, jak działa Python, poznaję, jak działa C#, mnóstwo różnych, Quarkusa przed chwilą się dowiedziałem, jak działa, na co dzień nie mam styczności, ale rozwijam się i mam szansę po prostu wprowadzić może nowości do firmy, w której pracuję. To, co mnie zaskoczyło, to jest troszeczkę taka, może troszeczkę się śmiesznie zabrzmi, ale była taka śmietanka programistyczna, która tutaj przyszła. Że tu są naprawdę ludzie skupieni na tym, co chcą robić. To są typowo zainteresowane, mocno skupione na swoim celu osoby. I to jest przede wszystkim to, co wyróżnia InfoShare Dev. Że każda osoba, którą tutaj widzę, ona jest, to są pasjonaci. Mam szansę poznać nowe technologie. I to jest to, co właśnie pomaga, czym pomaga mi InfoShare Dev, gdzie nabiorę inspiracji. Spędzę tutaj miło cały dzień, wrócę do jutro prawdopodobnie do mojego komputera i podzielę się razem z całym moim zespołem. Hej, słuchajcie, ja dzisiaj się dowiedziałem, a właściwie to wczoraj, dowiedziałem się tego, tamtego. I to jest szansa, gdzie koledzy pójdą i oni powiedzą komuś innemu dalej tę informację i może się spotkamy za rok tutaj ponownie, ale może już za rok będziemy mieli tą technologię u mnie w firmie. I z tego chciałbym zobaczyć w przyszłości.